Hodowców dzisiaj w sklepie e-gomp gości u nas wybitny hodowca z oddziału Prudnik, więc za chwilę pokażemy cały ten film, jakby dalszą część. Ale zawsze każdy film, który nagrywamy w sklepie e-gomp, ma być to film, gdzie robimy różnego typu kolejne promocje. Promocją, którą robimy na najbliższe 2 tygodnie, jest to promocja, nawet na 3 tygodnie dokładnie, jest to promocja na firmę Pigeons Vitality. Kupujecie 3 produkty, a 2 dostajecie gratis. To są 2 produkty za kwotę 160 zł. Czyli kupujecie produkty 3, a 2 produkty dostajecie o kwocie 160 zł gratis. Jaki to jest zestaw? Zestaw wygląda następująco. W zakupie robicie zakup Improver, Tricolisto Powder i Antifungal. Jeżeli kupicie te 3 produkty, dostajecie taki zestaw, gdzie 2 produkty Broncho Plus na drogi oddechowe, genialne produkty, bo powiem szczerze, cieszą się ogromnym zainteresowaniem, więc stwierdziliśmy, że jeżeli mają być to produkty ciekawe i dobre, to mają być to produkty z górnej półki. Dlatego Broncho Plus, jako w 2 opakowaniach, dostajecie hodowcy gratis do zamówienia. Czyli 2 produkty gratis o wartości 160 zł, a 3 produkty musicie kupić i dostajecie po prostu taki duży rabat ze sklepu Egon. Także zapraszamy Tricolisto, Improver i Antifungal hodowcy. Wielka promocja na najbliższe 3 tygodnie, a my przechodzimy do dalszej części materiału wideo. Witam koledzy hodowcy i koleżanki. Dzisiaj goszczę w sklepie e-gołą. Przyjechałem się trochę tu zaopatrzyć w produkty. Wiadomo, teraz i mutki w rozpłodzie i sezon tuż tuż. Trzeba się troszkę zaopatrzyć w karmę i w produkty. Zaopatrzenie, które robi hodowcy wrażenie. Powiem szczerze, Mateusz, ty przyjeździłeś czym? Busem, tak? Busem, busem. Busem. No. Chciałem tu Państwu przedstawić produkt, o którym na pewno będzie bardzo głośno, bo sam już go wcześniej tam próbowałem, stosowałem. Jest to super produkt, ale tak jak mówię, na pewno o tym produkcie będzie bardzo głośno, bo jest to wspaniały produkt, jest to produkt od Piotra Bogały. Kiedy go stosujesz? Wtorek i czwartek. Wtorek i czwartek, bo to jest produkt typowo energetyczny, taka bomba ultra. Jakbyś ty pokazał z bliska, jak to Wtorek i wygląda? czwartek, miałem go w tamtym roku, po prostu Piotr mi tam troszkę tego dał, ale po prostu mówił, żeby tam go na razie nie reklamować i tak dalej, no ale teraz już mogę o tym powiedzieć, bo Piotr go po prostu ma już teraz, no Wiktor tu go ma w sprzedaży. Weź go otwórz, tam jest taka typowo bomba. Możemy właśnie zobaczyć hodowcy, to jest taki produkt, który ma. Super produkt, na pewno tam przy takich lotach. Tu widzimy, taka jest bomba, właśnie mógłbyś pokazać. O, właśnie tu widzicie, jest bomba. No i produkt, który robi. Tak wygląda ten produkt, bo właśnie zabieram do siebie. No, wspaniały produkt. No, jak widać, zresztą też nie brakuje znowu ziółek, których stosuję już x lat i zawsze to już też u Wiktora to na filmie my reklamowali Z i po 1,5 miesiąca prostu. temu na filmie. No, wspaniałe te zioła są. No, znowu dzisiaj się zaopatrzyłem. No, jak zawsze zresztą biorę to, bo ten produkt Probak 1000, no to po prostu u mnie to jest złoty środek. Stosujemy go już praktycznie przez 15 lat. Jest to non-stop podawane w rozpłodzie i w gojemniku lotowym. No, jeszcze tam wiadomo, Belgasol po locie. No, karmy jak widać. No i Teraz przede wszystkim ten nowy growth produkt, bo energy mix. ostatnio też mi Wiktor już jak był u mnie, przywiózł mi worek na próbę. Dzisiaj zabieram już tego kilka worków do siebie. Mamy cały karton przygotowany dla Polecam Mateusza akurat. To hodowcom do rozpłodu. Wspaniała rzecz. Jeśli jak teraz mutki, produkt energetyczny. No, Wiktor ostatnio przyniósł mi jeden na próbę. Dzisiaj zabieram cały karton, bo jest to rewelacyjna sprawa. No a z karm takich, który stosujesz, bo tu widać, że wziąłeś karmę akurat jakie? Tu jest RX, widzę, jest Vandrobase karma No, 418. a tu jesteś dużo. Masz karmę od Oleksiaka, masz karmę, widzę, Vandrobase, masz karmę Goldwings, więc tak naprawdę karmy, które chyba Tak, najczęściej się u nas sprzedają, ale. Goldwings to praktycznie to będzie wszystko, to jest rozpłodowa, ale w gojemniku lotowym, tam głównie na loty, później będę stosował. Ostatnio już wziąłem sobie tutaj 10 worków karmy energetycznej, to ale wiadomo, już później takie loty dalsze. A tak, to będzie pierwsze loty, tam dietę sobie zabrałem z super dietę i tą drugą dietę, co jest z Van Robeysa. 418 i 29. Tak jest, te dwie karmy To będę jest ekstra mieszał. dieta i I dieta. jeszcze zabrałem sobie do tego, będę mieszał z MDM-u od Oleksiaka. Karmę. Dietę i lotówkę. Tak. Dokładnie. A powiedz teraz tak, Mateusz, bo ty początek lotów zaczynasz na diecie, tak? U mnie praktycznie gołębie całe, no teraz dostałem cały czas już po tej karmie, tam oczyszczałem, co tam robiłem w styczniu i w lutym owiec mi dawali, tak jak też mówiłem o tym na filmie. Teraz przechodzę na karmę, no przeszłem już na karmę tylko dietetyczną, ale z tego względu, bo u mnie no lotuję na sucho, to wiadomo, no to mogę pozwolić sobie na to, żeby na diecie te gołębie trzymać, no bo jednak one te gołębie, no teraz nie potrzebują tej karmy, tak jak tam hodowcy teraz mutki karmią czy coś, to wiadomo, trzeba dawać super karmę. U mnie dzisiaj mamy 24, zabierałem gołębiom tygodniowe jajka.
i później zależy tam, kiedy zaczniemy loty, będę parował tam praktycznie 2 tygodnie przed lotami, gdzie gołębie pójdą znowu na pierwszy lot, pójdą od jajek, wracają z lotu, jajka są zabierane i lecimy na wdowieństwo, nie? No ale tak jak tu Wiktor powiedział, cały czas teraz jest u nas super dieta, no bo gołębie są na sucho, nie karmią młodych i dlatego tak to wygląda, nie? Dokładnie, także hodowcy, tutaj przede wszystkim zapraszamy, bo tak jak jeszcze Mateusz pokazał, ten produkt od Piotrka, kwestia tygodnia czasu, jakbyś mógł go wziąć do ręki, to byśmy hodowcom pokazali, to jest kwestia tygodnia czasu i będzie naprawdę o tym bardzo, bardzo głośno, bo to nie tylko chodzi o Mateusza, nie chodzi o Piotrka, tylko część w Polsce hodowców typu takich no, wybitnych hodowców w Polsce, z którymi się Piotr Bugała koleguje, oni stosowali te produkty. No, Piotr w tamtym roku już przed sezonem mi tam właśnie kilka produktów polecił, tak zarówno i z apteki, i tam jego białko i tak dalej, no. I stosowaliśmy to, czy tam ten magnez, który Piotrek mi polecił, no i na tych produktach w tamtym roku my już próbowali, no w tym roku również będziemy to podawać. Ale Prowag 1000 jest numer jeden i tak. Prowag 1000 jest numer jeden, produkt stosowany u nas od lat, czy tam moi znajomi, czy to Martin Gąsior, mój wspaniały kolega, super hodowca, czy to Wolfgang Heckel. Wszyscy, nie znam dobrego kolegi, albo dobrego hodowcy, który po prostu nie stosuje Probaku 1000. Uważam to za wspaniały produkt. Tak, zapraszamy, a my przechodzimy już do sklepu. Jak u Ciebie wygląda to przygotowanie, bo produkty produktami, ale to nie chodzi tylko o reklamę produktu, ale przede wszystkim o jakąś wiedzę dla hodowców, tak? Jak to wygląda, koledzy, u mnie? Do sezonu przygotowujemy się już dosyć ostro, gołębie, tak jak mówiliśmy wcześniej u Wiktora na filmie, wypuszczamy od świąt Bożego Narodzenia codziennie. Były tam takie te wiatry, jak były, to gołąbki siedziały zamknięte, gołębie trenują codziennie, tam dwie jaszczą zginą, akurat jedną taką wspaniałą samiczkę numer 400, najlepsza była u mnie na gołębniku w H, 60 tam miała konficę, no ale to nieważne. No, przygotowujemy gołąbki już dosyć ostro u nas, lotujemy metodą suchego wdowieństwa, a więc gołębie, mamy dzisiaj 24 marca, zabraliśmy pierwsze jajka. Tam siedziały gołąbki tydzień czasu na jajkach, dzisiaj wszystkie jajka zabieramy, są rozzielone. Później parujemy gołębie, będziemy parować 2 tygodnie wcześniej przed pierwszym lotem. I na pierwszy lot gołąbki pójdą od tygodniowych jajek, gdzie gołębie wracają z lotu, jajka są zabrane i gołąbki są już lotowane metodą wdowieństwa. No inaczej tu będziemy robić w tym roku trochę z rocznymi, bo roczne mamy w osobnym gołębniku i zrobimy tak, że roczniaki pójdą na 2 pierwsze loty od jajek, a dopiero na 3 lot pójdą na metodę wdowieństwa. No zrobimy to z tego względu właśnie, żeby były troszkę spokojniejsze i tak dalej. No, karmy teraz stosujemy wyłącznie super dieta. Są to 2 rodzaje karmy super diety z Van Robeysa. Czyli 418 i 29. Być może, no i stosujemy też do tego karmę Oleksiaka z MDM-u, super dietę, to wszystko mieszamy. Jeszcze tam mam również. Bo to jest ta karma, to jakbym ja przeszedł to, co właśnie pokazywaliśmy hodowcy przed chwilą, to, czyli to, co Mateusz dzisiaj zabiera, bo karmy, które ty przygotowałeś sobie, to są karmy te rozpłodowe RX-y, co widać, tutaj od góry Goldwingsa i Van Robeysa te karmy super diety, tak? Tak. Więc to widzimy hodowcy, to jest całe te dwa wózki. A wiadomo, później jak już są loty cięższe, 500 się zaczynają, 700 u nas bardzo dużo stosujemy. Karmy to jest bodajże 35 numer. Aha, tą co brat twój brał tydzień temu, zabierał. Tak. Stosujemy bardzo dużą ilość tej Top Energy, to jest, jakbyś mógł pokazać, właśnie numer 35. Uważam to za złotą karmę. Czyli to jest ta karma, tutaj zobaczcie hodowcy, numer 35 Top Energy. Ona o tyle jest specyficzna, że ma bardzo dużą ilość słonecznika łuskanego. A my bardzo dużo właśnie stosujemy słonecznika. Uważamy to na loty dalekie za super karmę. Wygląda to tak, na taki lot 500 podwiat czy 700 ciężką, gołębie cały tydzień dostają do syta tą karmę. Nawet te resztki mama później wieczorem zesypuje i daje to młodymi czy tam do rozpłodu. I do tego dodajemy 30% jeszcze karmy z MDM-u maratończyka. I ta karma praktycznie dominuje. No zwracamy, powiem tak, u nas w hodowli bardziej zwracamy uwagę na karmy niż na produkty. Z produktami nie przesadzamy, ale karmy stosujemy najlepszej jakości, z najlepszych firm. Uważamy to za złoty środek karmy. Nie? Ty w tamtym tygodniu, wróć, 3 tygodnie temu jak byłeś, brałeś ten GastroSeed, który tam jest za tobą. Jakbyś mógł wziąć, tam jest jedno opakowanie, na pewno to od góry otwarte, bo to jest takie pokazowe dla hodowców. To może właśnie pokazać i zobaczcie hodowcy, to jest taki produkt zielony, który jak Mateusz by pomochał, to pewnie by tutaj kichał nam, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że produkt jest bardzo mocno wydajny. Jakbym ja to miał powiedzieć, przez okres
3 tygodni? Dobra, miesiąca czasu. Sprzedaliśmy około 250 opakowań, to jest około 10 kartonów tego sprzedaliśmy w ciągu blisko no, miesiąca czasu, byśmy mogli powiedzieć, więc no, to robi wrażenie, tym bardziej, że Nie. kiedyś jeszcze pokazywaliśmy, mamy zawsze układane to tutaj, w tym miejscu i układane w tamtym miejscu, plus jeszcze na magazynie, bo tego codziennie schodzi mnóstwo, no ogromna ilość, tak, dzień w dzień. Powiem tak, sklep tu naprawdę Wiktor ma wyposażany, super, tyle produktów tu jest, nie wiadomo co zabrać. Wiktor zawsze mi tu jakieś nowości po prostu daje, próbujemy to, no świetne produkty. No ale jak wiadomo, tydzień by był za krótki, żeby wszystko podać. Każdy hodowca po prostu musi sobie sam program ułożyć, bo nie ma co z tym wszystkim przesadzać. No ale wiadomo, coś gołębie muszą dostać, żeby leciały, nie? No ale to ważne, że po prostu każdy hodowca by się nastawił na jeden rodzaj produktów i tak dalej, a nie po prostu to co usłyszy daje. No i tak to koledzy wygląda, no. A jakbyś miał powiedzieć jeszcze z takich produktów, które jakby teraz w okresie takim obecnym stosujesz, bo wiadomo, Probak 1000, no wiadomo, tak? My akurat robiliśmy, jak teraz były na jajkach, to my robili kurację właśnie na żółty guzek, teraz dostałem Probak 1000, no, ale ważne, bardzo ważne, co teraz hodowcy mogę polecić, po prostu teraz magnes, przy pierwszych oblotach, treningach magnes, czy to ten tutaj z Rimfrida, gdzie on jest. Tu jest Magne Pro. No, dokładnie, tu jest czy ten, czy można sobie kupić w aptece. Czy no, nawet z tego, z Baxa. No dokładnie, ja jeszcze z Baxa akurat nie stosowałem tego, z Rimfrida stosowałem, teraz stosuję magnes, który tam mi polecił Piotrek Bugawa. No ale uważam ten również za świetny produkt. No. To tak naprawdę hodowcy, ja to zawsze tak tłumaczę, czy to będzie produkt z Rimfrida, czy to będzie produkt z Baxa, czy nawet będzie to produkt po prostu z apteki, zawsze chodzi o działanie dla gołębia. Jeżeli gołąb zerwie sobie skrzydło, macie hodowcy już po sezonie. Dokładnie, tak jest, hodowcy. Dlatego tutaj ja nie chodzi o to, że mamy jakby zareklamować daną firmę, dany produkt. Chodzi nam o to, żeby hodowca zawsze dbał o te gołębie, bo jeżeli hodowca nie wie, co kiedy podawać, no to jest największy problem, no bo hodowcy popełniają błędy. Prosty przykład. Dają niektóre produkty do pojników, na przykład plastikowych, gdzie dany produkt nie może być w plastikowych pojnikach, musi być w szklanych bądź porcelanowych, tak? No i to jest prosty przykład takich błędów. Tak jest. Nie wiedza. My się staramy właśnie też dużo, ojciec tam jest z domu teraz i ten to dużo środków właśnie, które czy tam nawet jak kurację robimy, czy ten stosujemy w pojnikach właśnie porcelanowych, nie? Czy tam w sezonie jest bardzo dobre, przy upalnych lotach, no mogę to polecić, po prostu porcelanowe pojniki są bardzo dobre, nie? Jednak ta woda jest chłodniejsza i tak dalej. Nie? Także tyle. Mała ilość produktów, a na pewno lepiej to hodowcom wyjdzie. Enteric, czyli probiotyk. Na drugim miejscu pod kątem sprzedaży jest Growth Energy Mix, czyli ta mieszanka z Bayersa. Na trzecim miejscu jest Probak 1000. Na czwartym miejscu jest Gastrocyt, a na piątym miejscu jest mieszanka Herba Mix z ziół Darka Marciszewskiego. Na piątym miejscu. To powiem szczerze, taka jest kolejność najlepiej sprzedających się produktów. Gastrocyt. Ja nie muszę powiedzieć, nie muszę mówić, dlaczego się dobrze sprzedaje. Najlepszą recenzją to jest to, że po prostu sobie go pomochać i jakby spróbować, wąchając go przez 5 sekund, żeby nie poszła człowiekowi łza z oka, co nie? No to jest nierealne. Dokładnie. Co jeszcze tu hodowcom można teraz polecić? Stosujcie teraz przy pierwszych oblotach, wywózkach i tak dalej. Magnes to jest obowiązkowa sprawa na te pierwsze. Nawet z apteki można kupić. Dokładnie, albo po prostu można. Ja sam stosuję magnes apteki, również stosuję magnes z firmy Rimfrid. No to tam nieważne jaki. Ale na pewno przy tych pierwszych oblotach jest to bardzo ważne i przy wywózkach, nie? Tak samo Mateusz, tutaj to co właśnie hodowcy warto zwrócić uwagę, jest to osoba, która jakby większą część swojego czasu poświęcałeś na pracę, no bo od poniedziałku do piątku byłeś w Niemczech. Dokładnie. I całą jakby tą pracę przy gołębiach wykonywała jego mama, która tak naprawdę dzięki tak naprawdę twojej jakby przygotowaniu tych gołębi do sezonu i później utrzymywaniu jakby tej formy tych gołębi przez cały sezon pozwalało na to, żeby te gołębie jak najlepiej leciały, tak? Ale to nie to przez, nie jakby przez sytuację, że Mateusz podał 40 różnych preparatów. Nie, podawał 6, 7, 8 preparatów konkretnych, do tego dobra karma i gołębie sobie radziły, tak? Tak jest. Z produktami nie wolno też przesadzać, to jest rzecz jasna, to każdy hodowca musi im sam to... Im mniej, tym lepiej. Dokładnie. Karma, im mniej, tym lepiej. Najlepszej jakości karma to już jest duży, duży sukces w hodowli, według mnie, nie? Ja powiem w ten sposób, jako właściciel sklepu, każdy produkt, który u nas na sklepie się znajduje, jest ważny. Ale ja wychodzę z takiego założenia, im mniej tych preparatów stosujemy, tym dla gołębia jest na pewno to lepiej.
Bo to nie chodzi o to, że ja będę komuś wpychał, kupcie sobie, nie wiem, przykładowo zakwaszacz, kupcie sobie Avical, kupcie sobie jakiś, nie wiem, Crater Mix. Te produkty są ważne, ale nie znaczy, że hodowca ma kupować na przykład wszystko, co się na półkach znajduje. Każdy hodowca musi do własnego systemu dobrać 20, 15 jakichś produktów na cały sezon i to mają być produkty, które tak naprawdę nie stosuje dzień w dzień, tylko produkty, które stosuje 2-3 podstawowe, czyli multivitaminę, elektrolit, a typu produkt, nie wiem, przykładowo magnez stosuje się raz na 2 tygodnie albo przykładowo przed sezonem, tak? To jest Tak jest. oczywiste, bo wiadomo, nikt nie kupi magnezu i nie będzie go stosował dzień w dzień, tak? No to jest chore, tak? Albo Vispumin. No Vispumin dajemy hodowcy tylko wtedy, kiedy mamy okres rozrodczy albo gołębiowi poczęła więcej wapnia, tak? No Vispumin musimy kupić. Ktoś potem mówi, a bo tych preparatów jest 40. No hodowcy, no jest 40, jak macie hodowlę, na przykład, nie wiem, 150 gołębi, potrzebujecie mieć i dla młodych, i dla rozpłodu, i dla starych, no to tych produktów się uzbiera. Przykładem być może tym ma Mateusz Ciomer, bo Mateusz jak przyjeżdża, to zawsze wyjeżdża dwoma wózkami migłowymi. Jak wyjeżdżamy dwoma wózkami, no to ja do Mateusza mówię, ale po co ci tego tyle? Mówi Wiktor, no ale tak, mówi młodym trzeba dać, starym trzeba dać, do rozpłodu trzeba dać. No to mówi, co ty, to, co to jest taka paleta, tak? Tak jest. Tak wychodzi. Na sam koniec hodowcy to jeszcze Mateusz opowie o takich jego 5 produktach, które jak to nazwał przed chwilą, nie wyobraża sobie sezonu, gdyby nie te produkty. Więc Mateusz, jakbyś ty mógł powiedzieć, co to za produkty i jak kiedy je stosować, tak? Dokładnie, tak jak wcześniej mówiłem, nie wyobrażam sobie sezonu bez tej herbatki z kory wierzby. Zawsze gołębie w niedzielę, jak wracają, dostają herbatę z kory wierzby. Do tego dodajemy belgasolu. Również można dać jedną cytrynę do tego wcisnąć, czy po prostu 2 łyżki miodu. Tak to zawsze to ojciec te herbatki przygotowuje. Dodajemy do tego belgasol. Również belgasol gdzieś tam przy lotach jakichś upalnych. Zawsze jest to gdzieś w granicach, no, czwartek, piątek dostają belgasol. Również drugie pojenie, tam w niedzielę wieczorem, jak już się gołębie rozłącza, zawsze dajemy aminokwasy. No, w tym roku zaopatrzyłem się w takie, by każdy hodowca po prostu tam według kieszeni i tak dalej może sobie z innych firm nabyć. Ja w tym roku będę stosował te aminokwasy. Zawsze po locie, czy tam w poniedziałek jeszcze dostają to Propak 1000. Również no, stosujemy tego bardzo dużo w sezonie, gdzieś tam wtorek, środa. Zachęcam to podawać, super produkt. I tu nie wyobrażam sobie również bez środku antyfungal. Wcześniej stosowaliśmy Antifungal tutaj z Pigeon Vitality, tak? cały czas fungi z Tolisana. Tolisana. Teraz przechodzimy na ten produkt. No, wiadomo, na grzyba coś muszą dostać. No to tyle, hodowcy. Chciałem tu jeszcze zaprosić na moją aukcję, która się odbywa teraz na Pigebooku. Po prostu wspaniała aukcja, tam są wystawione 4 pakiety, ale tam po prostu jak ktoś sobie wejdzie na pakiet, można zobaczyć, są tam ze wspaniałej gołębi, będą dane gołąbki. Będzie po moim najlepszym rozpłodowcu 252 parowany na super samiczkę. Tam trzeci, czwarty pakiet będzie po najlepszym synie 252, będą tam łódki dołożone. No, zachęcam do aukcji, koledzy, dobry lot, żegnamy. Wszystkiego najlepszego i udanego sezonu 2020, bo na pewno, bo odbędzie się i na pewno będzie ciężki. Dobry lot i Dobry pozdrawiamy. lot.